Jego ramiona mnie oplatają. Twój krzyż prosty, drewniany, a jakże wielki. W jego wnętrzu mała monstrancja, twoje ciało. Krzyż jest dla wyznawców Jezusa Chrystusa znakiem najważniejszym. Jest znakiem zwycięstwa. Zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią. W tych dniach w naszej diecezji peregrynuje Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Krzyż, który gromadzi wokół siebie młodych ludzi z całego świata, ale który wędrując z miasta do miasta, ze wsi do wsi, jednocześnie szuka młodzieży. I choć wielu chciałoby dziś krzyż zamknąć w kościołach, wyrzucić go, usunąć z tak zwanej przestrzeni publicznej, to jednak tego krzyża z życia usunąć się nie da. Bo przecież krzyż jest ważny, jest drogą. Krzyże spotykamy w różnych miejscach. Nie tylko w kościołach, również w domach, szkołach, urzędach. Krzyże ustawiamy również przy drogach, szczególnie w miejscach, które były świadkami różnych ważnych wydarzeń. Również i ten krzyż, przy którym się znajdujemy, ma podobną historię. Został on ustawiony w kolonii Witowo, około 6 km od Osięcin, skąd w nocy z 23 na 24 maja 1940 roku hitlerowcy uprowadzili dwóch kapłanów, proboszcza i wikariusza, księdza Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawę, i właśnie tu, w tym miejscu, bestialsko ich zamordowano. W dzisiejszym odcinku Włocławskiego Magazynu Katolickiego chciałbym zaprosić Państwa właśnie do Osięcin, gdzie ostatnie lata swego życia i kapłańskiej posługi spędzili dziś błogosławieni kapłani Wincenty i Józef, męczennicy Eucharystii i jedności kapłańskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich widzów Włocławskiego Magazynu Katolickiego w Osięcinach. Jest to miejscowość, która leży niedaleko Włocławka, zaledwie 25 km w kierunku zachodnim, na trasie w kierunku Poznania, może nieco bliżej w kierunku Kruszwicy. Ma swoją także bogatą historię sięgającą początku XIII wieku. Osięciny są niezbyt dużą miejscowością, są tylko osadą, zaledwie 2000, nieco ponad 2000 mieszkańców, ale jej centralnym punktem jest właśnie świątynia, w której się obecnie znajdujemy, pod wezwaniem opieki Matki Bożej, tutaj właśnie na tym terenie. Jest ona z kolei trzecią świątynią, ponieważ pierwsza została spalona gdzieś w początkach XVI wieku. Następna, która była drewniana, tak mocno była wyeksploatowana, że wierni ze względu bezpieczeństwa już nie mogli dalej w niej modlić się, nie można było sprawować kultu Bożego. Dlatego też podjęto decyzję o budowie nowej świątyni. Ta, w której jesteśmy, jest już trzecią. Jest ona z fundacji hrabiów, którzy tutaj byli, Karoliny i Józefa Skarbków, która powstała w latach 1845-1855. Jest ona przepiękną świątynią, gdyż projektantem jej jest właśnie włoski projektant Henryk Marconi, który ją w stylu neogotyckim tutaj upiększył różnego rodzaju malowidłami, które możemy zobaczyć właśnie na ścianach tejże świątyni. Co więcej, jest również tutaj wiele tekstów z Magnifikat Maryjnego. Również w tej świątyni, w której się znajdujemy, centralnym jej jakby punktem, miejscem jest prezbiterium. Miejsce, w którym
zawsze kapłan sprawuje mszę świętą przy ołtarzu. W tym prezbiterium oczywiście najważniejszą rzeczą jest ołtarz i w tym ołtarzu tabernakulum. Niemniej jednak nad tym tabernakulum znajduje się przepiękna postać. To jest figura Matki Bożej i po obu stronach, zarówno z lewej, jak i z drugiej strony, są klęczący aniołowie. Można domniemać, że ze względu na dużą ilość malowideł związanych z aniołami, aniołami stróżami, także w głównym ołtarzu, także zawsze w pierwszą niedzielę października ku czci aniołów stróżów jest obchodzony tutaj odpust jako jeden z dwóch głównych odpustów, byśmy powiedzieli, w tej parafii. Wchodząc do świątyni, po lewej jej stronie wchodzimy do kaplicy świętego Józefa, która od kilkunastu lat stała się takim centralnym punktem także tejże świątyni, gdyż obecnie, jak już wiadomo, jesteśmy w sanktuarium błogosławionych męczenników księdza Wincentego i księdza Józefa. Dlatego też w tym ołtarzu świętego Józefa 24 maja 2001 roku, po wcześniejszej ekshumacji i przeprowadzonym całym procesie, zostały złożone szczątki, relikwie błogosławionych właśnie kapłanów męczenników, które one tutaj w tym ołtarzu, w tej kaplicy się znajdują. Staraniem także księdza biskupa włocławskiego, Wiesława Alojzego Meringa i także mojego szanownego poprzednika, księdza prałata Zbigniewa Cabańskiego, w 2010 roku na kolejną rocznicę, to jest 70. śmierci męczeńskiej błogosławionych męczenników, parafia nasza została ustanowiona oficjalnie już sanktuarium Eucharystii Jedności Kapłańskim. Właśnie to, że jesteśmy w tym sanktuarium, w pełni zawdzięczamy obecnie pasterzowi naszej diecezji, gdyż bardzo mocno podkreślał rolę i zasługę wszystkich tutaj księży, szczególnie księdza Wincentego i Józefa, którzy oddali właśnie wiarę, oddali życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. W każdy czwartek tutaj w naszym kościele, w tej kaplicy odbywa się nowenna ku czci błogosławionych męczenników. Dlatego też nie tyle co za nich, co już w tej chwili do nich i przez nich prosimy Boga w różnych sprawach, potrzebach, szczególnie w naszej wspólnocie, żeby po prostu łaski Boże spływały i umacniały naszą wiarę. Jednak byli błogosławieni kapłani męczennicy Wincenty i Józef. Kapłani, którzy w tym kościele sprawowali sakramenty, mszę świętą, słuchali spowiedzi, którzy w tym domu mieszkali i z tego domu owej pamiętnej majowej nocy zostali przez hitlerowców wyprowadzeni na zgładzenie. Ksiądz kanonik Wincenty Matuszewski, proboszcz tutejszej parafii, urodził się 3 marca 1869 roku w miejscowości Chruścieleńska Wola. Święcenia kapłańskie przyjął w 1895 roku, a od 1918 roku był proboszczem w Osięcinach. Wierni zapamiętali go jako bardzo dobrego administratora i gorliwego kapłana, który długie godziny spędzał w konfesjonale, a każdą wolną chwilę wykorzystywał na spacery wokół kościoła, najczęściej z brewiarzem. W tych spacerach bardzo często uczestniczył i towarzyszył mu wikariusz, ksiądz Józef Kurzawa. Bardzo często spacery te były okazją do głębokiej wymiany myśli, do serdecznej rozmowy, jakby ojca z synem. Wspomniany ksiądz Józef Kurzawa urodził się 6 stycznia 1910 roku we wsi Świerczyna. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1936 roku, a 1 sierpnia tegoż samego roku jako neoprezbiter podjął obowiązki wikariusza w tutejszej parafii. Wierni wspominają go jako wysokiego, wysportowanego, dobrze zbudowanego mężczyznę, który bardzo dobrze rozumiał się z młodzieżą.
Bardzo często organizował dla młodzieży mecze w piłkę nożną, piłkę siatkową i sam często włączał się do wspólnej gry. Męczenników z Osięcin połączyła chrystusowe kapłaństwo. Połączyła praca duszpasterska tu, w parafii Osięciny i połączyła męczeńska śmierć pod Witowem. W niewielkiej odległości od świątyni znajduje się pomnik błogosławionych męczenników, który już ponad 20 lat temu powstał za księdza Napiórkowskiego, jednego z moich szanownych poprzedników. Jak patrzymy, w tym pomniku są dwie postacie. Ksiądz Józef, który był wikariuszem, zasłania swoją osobą pasterza tejże parafii, księdza Wincentego, który z brewiarzem w ręku udaje się jak gdyby na miejsce swojego stracenia. Zawsze ten brewiarz im towarzyszył, który jest modlitwą ludu Bożego, a więc także nas wszystkich, a w sposób szczególny kapłanów. Ale w tym momencie dla nich to było bardzo wymowne, bo kiedy SS-mani przyszli po nich, po to, żeby ich zabrać za to, że urządzili procesję Bożego Ciała wokół kościoła, oczywiście zabrali tylko ze sobą sutanny, które mieli na sobie, i brewiarz, który był im potrzebny do modlitwy, jako nieodłączna rzecz. Ten pomnik jest bardzo przepiękny, gdyż w kształcie krzyża, w centralnym jego punkcie jest monstrancja, która przypomina nam właśnie procesję Bożego Ciała, gdzie Jezus Chrystus pod postacią chleba właśnie w procesji eucharystycznej okrążał świątynię, by w ten sposób wszystkim parafianom przypomnieć i tym samym całemu światu, że Jezus Chrystus żyje i że jest właśnie między nami. Ważnym miejscem pogłębienia wiedzy o błogosławionych kapłanach Wincentym i Józefie jest Izba Pamięci poświęcona właśnie im, błogosławionym kapłanom męczennikom, w której się w tej chwili znajdujemy. Zgromadzone są w niej pamiątki po błogosławionych kapłanach męczennikach, które przypominają o ich życiu i pracy tu w parafii Osięciny. Grupy pielgrzymkowe odwiedzające sanktuarium w Osięcinach bardzo często oprowadzał i opowiadał o błogosławionych męczennikach Przemek, wieloletni ministrant tutejszej parafii, a dziś kleryk drugiego roku Włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Dziś oprowadzi nas, widzów Włocławskiego Magazynu Katolickiego. Jesteśmy w Izbie Pamięci Błogosławionych Męczenników, w której znajdują się pamiątki po naszych kapłanach. Wśród cennych eksponatów znajdziemy m.in. pamiątki ich życia, zdjęcia proboszcza, wikariusza, a także zdjęcia z parafianami, młodzieżą, rodziną, przyjaciółmi. Warto zwrócić uwagę na sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Męskiej w Osięcinach, który świadczy o szczególnej działalności wikariusza ówczesnego błogosławionego księdza Józefa Kurzawy. Warto zwrócić uwagę również na księgę administracyjną parafii Osięciny, którą prowadził ksiądz Wincenty Matuszewski, proboszcz tutejszej parafii. Możemy również znaleźć wśród tych eksponatów modlitewnik osobisty księdza Kurzawy, a także notatnik osobisty. Pamiątki te ukazujące zwyczajne, codzienne życie kapłanów, z pozoru nie różniące się od duszpasterstwa prowadzonego przez innych księży naszej diecezji, mogło być bezpośrednim przygotowaniem ich na heroiczne męczeństwo, jakie przyjęli z 23 na 24 maja 1940 roku. Ogólnie znanym powodem ich morderstwa było zorganizowanie procesji Bożego Ciała przez Wincentego Matuszewskiego, proboszcza tutejszej parafii. Jednak kiedy dotarto do akt rozprawy, okazało się, że morderstwo było planowane już wcześniej, natomiast procesja Bożego Ciała mogła jedynie przyspieszyć te tragiczne wydarzenia. Księża Wincenty i Józef byli ostrzegani już wcześniej o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
już były burmistrz Leonard Arndt ostrzegał bezpośrednio naszych kapłanów, a także jego brat, właściciel gospody, który podsłuchał rozmowę morderców, kiedy knuli zbrodnicze plany, też ostrzegał. Jednakże ksiądz Wincenty Matuszewski odpowiadał wciąż, że bez względu na to, co się stanie, swojej parafii nie może opuścić, swoich parafian nie zostawi. Ksiądz Józef Kurzawa powiedział, że proboszcza samego nie zostawi i jeśli zginą, to razem. Tak też się stało owej majowej nocy 1940 roku. Po kilku dniach odbył się pogrzeb. Zgromadziła się ogromna rzesza ludzi, Polaków, Niemców i Żydów. Droga od kościoła do cmentarza przystrojona była zielonymi gałązkami oraz pięknymi kwiatami. Zadziwiające było to, że już po 3 dniach od morderstwa sprawcy zostali zatrzymani i aresztowani. Więcej, odbyła się sprawa sądowa w Sądzie Specjalnym w Inowrocławiu, gdzie główni sprawcy Pichla i Daub otrzymali 15 lat więzienia oraz 10 lat pozbawienia praw obywatelskich. Natomiast Hak, który o wszystkim wiedział i również współdziałał z oprawcami, otrzymał karę grzywny. Główne uroczystości ku czci błogosławionych męczenników księdza Wincentego i księdza Józefa odbywają się corocznie 24 maja pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji, księdza biskupa Wiesława Meringa. Tak też było i w tym roku. W przededniu tych uroczystości czciciele błogosławionych kapłanów męczenników wyruszają w pielgrzymkę sprzed kościoła i sprzed plebanii na miejsce bestialskiego mordu ich duszpasterzy. Wśród pielgrzymów są dorośli, młodzież i dzieci. Zapytajmy ich, kim są dla nich męczennicy i dlaczego postanowili wyruszyć na pielgrzymi szlak. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Ur Chaldejskiego, bo wierzył, że będzie taki czas i usłyszy. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecana jest. Męczennicy są dla mnie wzorem naśladowania. Przyszłam na tą pielgrzymkę, by poprosić o zdrowie i potrzebne łaski dla całej mojej rodziny. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by raz przeżyć z Bogiem chwilę wspaniałą. Czy wierzysz, że będzie taki czas i usłyszysz? Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj. Odkąd pamiętam, w mojej rodzinie dużo mówiło się o męczennikach. Dla mnie ci twoi kapłani są wzorem odwagi i wiary. Biorę udział w pielgrzymce, aby prosić, by moja wiara zawsze była silna. Kapłani męczennicy Eucharystii i Jedności Kapłańskiej są wzorem, jak w czasach zawieruchy trwać w jedności i we wspólnocie. Jak w trudnych momentach udawać się do nikogo innego, jak do Pana Boga utajonego w Najświętszym Sakramencie. W dzisiejszych czasach ludzie są bardzo skłóceni, podzieleni ze sobą. Dlatego też, idąc w tej pielgrzymce, modlę się o jedność, której wzorem są nasi błogosławieni Wincenty i Józef. Również modlę się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej najbliższej rodziny, a także o jak najlepsze wyniki dla moich uczniów i o wytrwałość w pracy dla nauczycieli, z którymi przyszło pracować. Uwierzę, będzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecana jest.
Bardzo często do pielgrzymki porównuje się nasze doczesne życie, bo również i ono jest pielgrzymką, jest wędrówką przez ziemię do domu naszego Ojca w niebie. Jeżeli w naszym życiu kierujemy się drogą krzyża, jeżeli tego krzyża się nie boimy, od niego nie uciekamy, wtedy możemy być pewni, że choć to nasze ziemskie życie może nie będzie wolne od trosk, goryczy, bólu, ale będzie ono piękne. Będzie piękne, bo będzie przepełnione nadzieją. Nadzieją, że na końcu tej drogi czeka na nas zmartwychwstały i uwielbiony Jezus Chrystus, który z radością otworzy nam bramy raju, w którym jest On sam, Jego i nasza Matka Maryja, błogosławieni kapłani, męczennicy z Osięcin i wszyscy święci. Zakończyła się w naszej diecezji peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży, Krzyża Świętego oraz ikony z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny. Przez ostatnie dwa tygodnie Krzyż Światowych Dni Młodzieży peregrynował w różnych rejonach naszej diecezji. Wszędzie, gdzie pojawiał się krzyż, gromadził wokół siebie rzesze szczególnie młodych ludzi, którzy zatroskani o swoje życie, swoją codzienność, gromadzili się wokół krzyża, aby w ten sposób przeżywać, zgłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Był to wyjątkowy czas, wyjątkowy moment, kiedy młodzi ludzie mogli przytulić się do krzyża. Wierzymy, że ten okres przyniesie obfite owoce, gdyż jest to czas, pewnego rodzaju fundament do przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się, jak wiemy, w Krakowie w 2014 roku. 1 czerwca w Bazylice Katedralnej o godzinie 16 będzie sprawowany sakrament święceń, diakonatu pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa ordynariusza. 2 czerwca spotkanie papieskie we Włocławku w parafii Matki Bożej Fatimskiej o godzinie 17.30. Tego samego dnia, w poniedziałek 2 czerwca, kolejny koncert organowy w Katedrze Włocławskiej o godzinie 19. Tym razem zagra pan Andrzej Chorosiński z Warszawy. Recytację będzie prowadził pan Michał Chorosiński. 4 czerwca uroczyste obchody 25. rocznicy wyboru z 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu. Uroczystości związane z tą rocznicą odbędą się w Bazylice Katedralnej o godzinie 11. 6 czerwca święto województwa kujawsko-pomorskiego. Msza święta, poświęcenie i instalacja obrazu świętego Jana Pawła II w Bazylice Katedralnej o godzinie 11. Tego samego dnia, 6 czerwca, będziemy obchodzić 4. rocznicę beatyfikacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w parafii Matki Bożej Fatimskiej o godzinie 17. 7 czerwca msza święta i nabożeństwo fatimskie w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej o godzinie 8. Tego samego dnia, 7 czerwca, spotkanie dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej w parafii Chrystusa Króla o godzinie 17. 8 czerwca będziemy obchodzić uroczystość zesłania Ducha Świętego. Dzień wcześniej, w Wigilię zesłania Ducha Świętego, tradycyjnie będziemy gromadzić się w naszym mieście w tym roku w parafii pod wezwaniem świętego Józefa na Zazamczu, aby czuwać i przyzywać Ducha Świętego. Wszystkie wspólnoty i ruchy, stowarzyszenia katolickie z naszej diecezji, szczególnie naszego rejonu włocławskiego, w tym dniu będą gromadzić się, aby wzywać Boga o wylanie Ducha Świętego. Dlatego bardzo serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tym czuwaniu. 7 czerwca w sobotę o godzinie 19 w parafii pod wezwaniem świętego Józefa na Zazamczu. Za tydzień w niedzielę, 8 czerwca, święcenia prezbiteratu pod przewodnictwem pasterza diecezji w Bazylice Katedralnej o godzinie 15. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego. Niebowstąpienie jest swoistego rodzaju kontynuacją i
dalszym ciągiem tego wszystkiego, czego byliśmy świadkami od dnia zmartwychwstania Pańskiego. Przez te 40 dni słuchaliśmy Słowa Bożego. Tutaj mam na myśli głównie Księgę Dziejów Apostolskich, które w jakiś sposób przedstawiały wydarzenia jedno po drugim od momentu właśnie po zmartwychwstaniu, po dzisiejszy dzień. I dzisiaj, na samym początku tejże księgi, właśnie w pierwszym czytaniu, słyszymy relację zapisaną ręką świętego Łukasza, która przedstawia nam w jakiś sposób to uniesienie się, odejście Pana Jezusa do Ojca. Odejście, które dokonało się na oczach Jego najbliższych, a więc Jego uczniów. Słowa Ewangelii, które dzisiaj będziemy słyszeć w Kościele, są to słowa Ewangelii zapisane ręką świętego Mateusza. Posłuchajmy. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wniebowstąpienie pokazuje, że niebo nie jest zamknięte. My jako ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga jesteśmy do tego nieba zaproszeni. Pan Jezus otworzył nam bramy niebios przede wszystkim dzięki swojej męce i zmartwychwstaniu. Ale także Jego wstąpienie do nieba na oczach apostołów jest takim bardzo wyraźnym znakiem do tego, że jest to kierunek także i naszego przeznaczenia. Apostołowie byli świadkami, naocznymi świadkami aktu czy faktu wniebowstąpienia. Jest to też bardzo dla nas ważna informacja, bowiem Pan Jezus nie wstąpił do nieba w sposób jakiś ukryty, niejawny. Nie wstąpił do nieba w postaci czysto duchowej, ale wstąpił do nieba jako Bóg człowiek w swoim ciele. Stąd też właśnie ten fakt świadczy o tym, że każdy z nas, jeśli tylko wybierze w swoim życiu, jeśli tylko zdecyduje iść za Jezusem, jeśli zdecyduje rozwijać tą osobistą relację i ją pogłębiać właśnie z Nim, jest przez Niego nie tyle zaproszony, ale wręcz zaciągnięty do nieba. I to jest, wydaje mi się, bardzo taka radosna i ważna informacja, jaką pozostawia nam dzisiejsza liturgia słowa. Jednak myślę, że nie powinniśmy się tylko i wyłącznie zatrzymywać na samym fakcie wniebowstąpienia. Ten fakt powinien w jakiś sposób oddziaływać na nasze życie. Różnego rodzaju trudne sytuacje, problemy, z jakimi się borykamy na co dzień, one nie pokonają nas wtedy i tylko wtedy, gdy nasz wzrok będziemy mieli skierowany ku niebu. Tak jak apostołowie, którzy obserwowali Pana udającego się do nieba. Dlatego też z odwagą patrzmy w niebo. Nie po to, aby unikać tego, co na ziemi, ale aby właśnie z wiarą i z nadzieją, z mocą, z pomocą Bożą, z Jego wstawiennictwem, aby pokonywać te różnego rodzaju problemy, trudności, niejasności, które napotykamy na naszej ziemskiej drodze.